Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Wybrałem materiały dotyczące tajemniczych spraw zaginięć ludzi, w których nastąpiły niespodziewane zwroty akcji. Nowe odcinki podcastu w każdy poniedziałek z samego rana premiera na Spotify, a o 17 na YouTube. Sprawa Kameleona. Kameleon. Taki pseudonim w latach 90. zyskał młody przestępca, którego ścigał Interpol. Na przestrzeni lat udawał różne osoby. Dziś twierdzi, że dopuścił się ponad 500 oszustw. Schemat działania miał prosty. Udawał zagubionego i przerażonego. Swoim zachowaniem zwracał uwagę przechodniów na ulicy, którzy przeważnie chcieli mu pomóc. Przez długi czas udawało mu się zbiec przed wymiarem sprawiedliwości. Jednak pewnego razu stracił czujność i popełnił błąd. Później wyjawił, dlaczego przybierał inne tożsamości. Wyznał, że nie chodziło mu wcale o żadne korzyści majątkowe. W takim razie, co było jego motywacją? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Beverly Dollarhide miała trójkę dzieci, dwoje już dorosłych. Córka dawno wyszła za mąż i wychowała swoje pociechy. Syn z kolei zmagał się z uzależnieniem od nielegalnych substancji. Mieszkała z najmłodszym, 13-letnim Nicholasem w miejscowości San Antonio w Teksasie. Chłopak nosił inne nazwisko niż pozostali członkowie rodziny. Nazywał się Barclay. Miał najprawdopodobniej innego ojca. Sprawiał problemy. Matka opisała go jako dość trudne dziecko. Wybuchowe, skłonne do aktów agresji, uparte, lubiące za wszelką cenę postawić na swoim. W domu rodzinnym często dochodziło do kłótni. Chłopakowi zdarzało się kilkukrotnie uciec i nie wrócić na noc. Potrafił nakrzyczeć na matkę, powiedzieć, że nienawidzi jej i miejsca, w którym mieszkał, trzasnąć drzwiami i wyjść. Ponadto miał problemy z prawem. Zdarzały mu się kradzieże. Kilkukrotnie wyniósł ze sklepów jedzenie lub ubrania. Pewnego dnia zainteresowała się nim policja. Jedno ze zdarzeń zostało zgłoszone. Ukradł buty. Sprawa miała trafić na wokandę sądu dla nieletnich. Groziło mu umieszczenie w placówce dla nieletnich sprawców. Matka później opowiedziała, że czuła się bezsilna. Dużo pracowała. Kimkolwiek był ojciec Nicholasa, raczej nie uczestniczył w jego wychowaniu. W źródłach brakuje jakiejkolwiek informacji o nim. Niewykluczone, że mężczyzna nie żył, choć równie możliwe, że miewał się dobrze i zwyczajnie nigdy nie interesował się synem. W każdym razie jedyną żywicielką rodziny była matka, która pracowała w sklepie na nocną zmianę. Po powrocie do domu kładła się spać i wstawała wieczorami. Najmłodszy syn wiedział, aby w tym czasie jej nie przeszkadzać i pozwolić odpocząć. Kobieta chciała, by ktoś pomógł w zapanowaniu nad niesfornym nastolatkiem. Poprosiła starszego syna, by ten wprowadził się do nich. Miał mieć oko na młodego i w razie potrzeby zdyscyplinować go. 13 czerwca 1994 roku przypadał w poniedziałek. Były wakacje. Nicholas cieszył się z odpoczynku od szkoły. W końcu miał dużo czasu na spotkania z przyjaciółmi. Często gdzieś wychodził. Nie dogadywał się najlepiej z dorosłym bratem, więc wolał schodzić mu z drogi. Uwielbiał grać w koszykówkę. Tego dnia spotkał się z kilkoma znajomymi na boisku, oddalonym kilka kilometrów od domu. Przed wyjściem matka dała mu kilka dolarów. Poprosiła, by zjawił się o wyznaczonej godzinie na obiad. Kilka godzin później chłopiec zadzwonił z budki telefonicznej. Odebrał starszy brat. Nicholas chciał, by matka po niego przyjechała. Dorosły mężczyzna odpowiedział, że kobieta przecież śpi, że powinien sobie sam poradzić i wrócić pieszo, że nie miał do pokonania długiej trasy. Zrezygnowany 13-latek nie spierał się z bratem. Jednak mijały godziny, a jego ciągle nie było. Domownicy początkowo pomyśleli, że chciał im zrobić na złość. Odegrać się za to, że nikt po niego nie przyjechał.
Czasami w złości go ponosiło. Nie raz i nie dwa zdarzało mu się zniknąć na kilkanaście godzin. Założyli, że to kolejna z takich sytuacji. Zwłaszcza, że pomiędzy członkami rodziny doszło jeszcze wcześniej do sprzeczki ze względu na zbliżający się termin rozprawy. Jego zaginięcie zgłoszono dopiero 3 dni później. Matka po takim czasie uznała, że musiało stać się coś złego. W przeciwnym razie 13-latek wróciłby już do domu. Nigdy nie znikał na aż tak długo. Zaginiony ostatni raz był widziany na boisku. Miał wrócić do domu, ale jego bliscy twierdzili, że do tego nie doszło. Policjanci przesłuchali kolegów, osoby mieszkające w sąsiedztwie domu rodziny oraz tych w pobliżu boiska. Nikt więcej nie spotkał chłopca i nie miał żadnych informacji, które mogłyby pomóc. W okolicy porozwieszano plakaty ze zdjęciem zaginionego. 13-letniego, jasnowłosego chłopca z grzywką. Poszukiwany jest dość drobną osobą jak na swój wiek. Wzrost to około 142 cm, waga 36 kg. Jego znaki charakterystyczne to tatuaże, litera T na lewej dłoni między kciukiem a palcem wskazującym, J na lewym ramieniu oraz L i N na zewnętrznej stronie lewej kostki. W dniu zniknięcia miał na sobie biały t-shirt, fioletowe spodnie, czarne buty sportowe i różowy plecak. Nie znalazł się również żaden świadek, który zauważyłby podobnego nastolatka zaczepianego przez jakąś dorosłą osobę. Matka uważała syna za dość łatwowiernego. Wiedziała, że na pewno był zły, że po niego nie przyjechała. Gdyby ktoś obcy zaproponował mu wtedy podwózkę, chętnie wykorzystałby nadarzającą się okazję. Kobieta brała pod uwagę, że jej syn został prawdopodobnie porwany. Okolica była spokojna. Rzadko dochodziło w niej do przestępstw. Policja upewniła się, że wśród mieszkańców nie znalazł się żaden mężczyzna skazany wcześniej za skrzywdzenie dzieci. To jednak nie oznaczało, że nie krył się tam ktoś snujący fantazję o zrobieniu krzywdy dziecku. Poza tym mógł to być ktoś z zewnątrz, mieszkający nawet w innej miejscowości. Ktoś, kto postanowił przyjechać do San Antonio i tam zapolować na swoją ofiarę. Była to jedna z hipotez. Możliwości tak naprawdę było więcej. Zwłaszcza, że policjanci nie trafili na żadne dowody, które pozwoliłyby im na ograniczenie swoich teorii. Rodzina uważała, że brak tropów wynikał z niewielkiego zainteresowania sprawą. Że śledczy mimo wszystko założyli ucieczkę nastolatka. Nikolas sprawiał problemy wychowawcze. Niebawem czekała go rozprawa w sądzie, który miał zdecydować o tym, czy trafi do ośrodka penitencjarnego dla nieletnich. Istniało prawdopodobieństwo, że obawiał się tego, że chciał to odwlec w czasie i dlatego uciekł i gdzieś się zaszył. Jednak mijały dni, tygodnie i miesiące, a on nie dawał żadnych oznak życia. Żaden 13-latek nie jest w stanie samodzielnie przeżyć i się utrzymać. Gdyby uciekł, prędzej czy później wróciłby. Albo przynajmniej skontaktował się z matką. Zmusiłyby go do tego podstawowe czynniki, takie jak brak pieniędzy czy dachu nad głową. Fakt, często się kłócili. Chłopak niejednokrotnie w akcie złości wykrzyczał, że jej nienawidzi. Mimo wszystko łączyła ich specjalna więź. Najmłodsze dziecko było oczkiem w głowie kobiety. Przyszło na świat kilka lat później po starszym rodzeństwie. W domu się nie przelewało, lecz znajomi twierdzili, że kobieta robiła wszystko, co w jej mocy, by zapewnić mu najlepsze możliwe warunki. Była pewna, że syn zadzwoniłby do niej. Albo chociaż napisał list, że nic mu nie jest, że po prostu nie chce jeszcze wrócić do domu. We wrześniu 1994 roku starszy brat zgłosił na policję próbę włamania do domu. Był niemal pewny, że to nastolatek usiłował wejść do środka, jednak w ostatniej chwili spłoszył się i uciekł. Policjanci nie znaleźli na miejscu śladów świadczących o tym, że ktoś próbował wejść do środka. Ostatecznie ten wątek został zignorowany. Matka z kolei twierdziła, że to dało jej namiastkę nadziei. Wcześniej obawiała się najgorszego,
że ukochanemu dziecku stała się krzywda i już nigdy nie wróci do domu. Ale po tym zdarzeniu pojawiła się myśl, że Nicholas żyje. Minęło dużo czasu, zbyt dużo, by liczyć na szczęśliwe zakończenie. 10 października, 1212 dni od zaginięcia. Beverly po powrocie z pracy odsłuchała niespodziewaną wiadomość na poczcie głosowej. Odnaleźliśmy pani syna. Natychmiast oddzwoniła. Po drugiej stronie usłyszała głos policjanta. Przekazał jej szczęśliwą nowinę. Nicholas żyje. Co prawda tysiące kilometrów od domu, w niewielkiej miejscowości w Hiszpanii. Jednak nic mu nie dolegało, przynajmniej fizycznie. Kobieta od razu powiadomiła swoją córkę, która rzuciła wszystkie inne obowiązki. Rozpoczęła przygotowanie do podróży. Ktoś musiał polecieć do Linares, by odebrać chłopaka. Matka nie czuła się na siłach. Bała się, że zamiast cieszyć się, podejdzie do tego zbyt emocjonalnie. Swoją decyzję później argumentowała tym, że nie chciała stresować syna. Nie wiedziała, przez co przeszedł. Domyślała się, że doświadczył pewnych traum. Zwyczajnie nie chciała go przestraszyć. Siostra spakowała do torby albumy ze zdjęciami rodzinnymi. Chciała, by brat mógł na nie spojrzeć i przypomnieć sobie dobre chwile z przeszłości. Wyznała w jednym z wywiadów, że podobnie jak matka, martwiła się, czego musiał doświadczyć przez te ponad 3 lata. Że pewnie były to rzeczy okropne. Dlatego chciała zrobić wszystko, co w jej mocy, by skupić się na czymś dobrym i pozytywnym. Do Linares dotarła 14 października. Nicholas przebywał w schronisku dla młodzieży. Początkowo nie chciał opuścić swojego pokoju. Dyrektorka placówki uważała, że to wynikało ze stresu i strachu. Dawno nie widział nikogo ze swojej rodziny. Ponadto przekazano siostrze, że 16-latek padł ofiarą okrutnych czynów. Nie opowiedział o nich szczegółowo, bo potrzebował więcej czasu, by się otworzyć. Jednak nie był już tą samą osobą, co kiedyś. Zaszły w nim również zmiany nie tylko wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Prawdopodobnie obawiał się, że siostra go nie rozpozna. Ta jednak od razu rzuciła mu się na szyję. Rozpłakała się i zaczęła go całować i przytulać. Nastolatek początkowo stał jak słup soli. Widocznie nie wiedział, jak się zachować. Nie odzywał się też za bardzo. Pozwolił kobiecie, by ta pokazała mu zdjęcia i opisała, co przedstawiały. On sam wydusił z siebie, że niewiele pamięta ze swojego dawnego życia. Siostra dostrzegła, że brat mówi z dziwnym akcentem, którego wcześniej nie miał. I że się zmienił z wyglądu. Zwróciła uwagę na jego nos. Był duży, większy niż zapamiętała. Jednak teraz chłopak przypominał dalszego krewnego. Siostra uważała, że byli wręcz identyczni. Zgadzały się również tatuaże, które miał na skórze. Doskonale pamiętała, że wykonał je znajomy, amator. Matka nie wyraziła na nie zgody, ale Nicholas i tak jej nie posłuchał. Siostra najchętniej od razu wróciłaby do domu. Ale to nie było takie proste. Należało udowodnić, że ten chłopak to faktycznie Nicholas. Ponadto musiał otrzymać paszport, by opuścić Hiszpanię. O tym miał zadecydować skład sędziowski, który przedstawił odnalezionemu kilka zdjęć rodzinnych. Wcześniej przyznał, że nie pamięta wielu aspektów swojej przeszłości. Jednak poradził sobie wystarczająco z tym zadaniem. Sędzia uznała, że chłopak w istocie jest zaginionym przed laty. Konsul Stanów Zjednoczonych w Hiszpanii wydał mu paszport, który stał się dla niego przepustką w rodzinne strony. W końcu nastąpił ten długo wyczekiwany powrót. Na lotnisku w Stanach na Nicholasa czekała praktycznie cała rodzina. Matka, szwagier i siostrzeńcy. Brakowało jedynie starszego brata, który miał problemy z zakazanymi używkami. Beverly ze łzami w oczach powitała syna. Zauważyła jego wycofanie i przerażenie. Później twierdziła, że zrzuciła to na doznaną wcześniej traumę. Nie miała wątpliwości, że jej doświadczył. Ktoś musiał go skrzywdzić.
Inaczej nie zniknąłby na tak długo. Powrót do dawnej rzeczywistości nie był łatwy. Nikolas od ponad 3 lat nie chodził do szkoły. Teraz musiał do niej wrócić i nadrobić zaległości. Musiał znaleźć nowych znajomych i radzić sobie z łatką odnalezionego chłopca. Agenci federalni mieli nadzieję, że uda im się rozwikłać sprawę i znaleźć winowajców. Krótko później 16-latek został przesłuchany. Wcześniej dali mu czas na oddech, odpoczynek i poukładanie wszystkiego. Musiał jednak w końcu powiedzieć, co go spotkało. Opowiedziana przez niego historia mroziła krew w żyłach. Śledczy w swojej karierze spotykali się z licznymi tragediami, ale to, co opowiedział, przechodziło ich pojęcie. Brzmiało jak fabuła jakiegoś filmu. Chłopak zaczął od słów: zostałem porwany przez wojskowych. Kiedy wracał z gry w koszykówkę do domu, został zaczepiony przez 2 mężczyzn. Porozmawiał z nimi przez chwilę, po czym wciągnęli go siłą do wana. Do twarzy przyłożyli mu chusteczkę z chloroformem. Stracił przytomność. Gdy obudził się, nie miał pojęcia, gdzie przebywał. W pomieszczeniu były inne dzieci, mniej więcej w jego wieku. Wykorzystywanie i bicie. Tak wyglądała ich codzienność. Czasami zamiast jedzenia musieli żywić się insektami, bo to jedyne, co dostawali. Pod żadnym pozorem przetrzymywani nie mogli rozmawiać w języku angielskim. Nikolas został zmuszony do używania francuskiego, którego wcześniej w ogóle nie znał. Musiał się jednak go nauczyć, inaczej zostałby ukarany. W ciągu 3 lat zapomniał swojej ojczystej mowy. To dlatego mówił z wyraźnym francuskim akcentem. Oprawcy próbowali wymazać tożsamość tych dzieci, zrobić z nich zupełnie inne osoby. Dlatego nie używano w ogóle angielszczyzny. Ale to nie wszystko. Nikolas twierdził, że wojskowi zmienili ich wygląd, między innymi kolor włosów czy nawet oczu. Do tego drugiego wykorzystali specjalny roztwór. W ten sposób niebieskie tęczówki, które chłopak miał po mamie, stały się ciemne. Dzieci co jakiś czas były przewożone w inne miejsce. Używano do tego wojskowych samolotów. Najpierw pozbawiano ich przytomności przy użyciu chloroformu. 16-latek dodał jeszcze, że żołnierze byli różnej narodowości. Niektórzy pochodzili ze Stanów, inni z Meksyku. Znalazło się też kilku Europejczyków. Agentka federalna prowadząca sprawę była przerażona szczegółami opisanymi przez ofiarę. Nie zdawała sobie sprawy, że wojsko dysponuje takimi narzędziami jak możliwość zmiany koloru oczu. Myślała, że jest to niewykonalne. Jednak uwierzyła 16-latkowi. Jego historia brzmiała autentycznie. Miała tylko nadzieję, że tę szajkę przestępców wojskowych uda się szybko odnaleźć i zapobiec kolejnym tragediom. Pojawił się problem. Brak konkretnych tropów i dowodów. Śledczy błądzili po omacku i nie mogli znaleźć żadnego punktu zaczepienia. Obawiali się, że winowajcy nie poniosą żadnej odpowiedzialności. Niedługo później policjantka dostała informację od pewnego prywatnego detektywa, który podzielił się z nią swoimi własnymi odczuciami w tej sprawie. Uważał, że odnaleziony chłopak nie jest tym, za kogo się podaje, a zwykłym oszustem. Mężczyzna został wynajęty przez pewną stację telewizyjną, której producent chciał przeprowadzić wywiad z 16-latkiem. Najpierw należało zlokalizować matkę i jej syna. To właśnie stanowiło główne zadanie prywatnego detektywa. Cała sprawa bardzo go zaintrygowała. Kiedy w końcu udało się zrealizować rozmowę z Nikolasem, mężczyzna z zaciekawieniem ją obejrzał. Od samego początku miał dziwne przeczucie. Coś w tej sprawie mu nie grało. Zastanawiał się, czy naprawdę istnieją sposoby na zmianę koloru tęczówki. Jego zdaniem rysy twarzy chłopaka sprzed zaginięcia kompletnie nie pasowały do obecnego wyglądu 16-latka.
Uwagę detektywa przykuły uszy. Gdzieś kiedyś usłyszał, że ich kształt jest unikalny dla każdej osoby. Jest niczym odcisk palca. Porównał zdjęcie współczesne z tym sprzed kilku lat. Poprosił nawet o opinię eksperta. Wniosek był jeden. Chłopak, który podawał się za ofiarę porwania, nie mógł nią być. W umyśle mężczyzny pojawiła się myśl. Ten człowiek to być może szpieg lub jakiś oszust, na przykład ukrywający się przestępca. O swoich założeniach opowiedział agentom FBI. Oni początkowo nie chcieli mu wierzyć. W końcu, gdyby to był ktoś inny, rodzina zareagowałaby. Powiedziałaby, że to nie jest ukochany Nicholas. Ale z ich ust ani razu nie padł żaden sprzeciw. Wręcz przeciwnie. Nie kryli radości, że 16-latek wrócił do domu. Postanowili jednak to sprawdzić. Nie mogli zignorować tego wątku. Zwłaszcza, że nie mieli żadnych tropów zbliżających ich do niebezpiecznej szajki przestępców, o których usłyszeli. Główna śledcza zabrała chłopaka do Houston. Tam spotkał się ze specjalistą w dziedzinie psychiatrii kryminalnej. Po wyczerpującej rozmowie lekarz bezsprzecznie stwierdził, że prywatny detektyw miał rację. To nie był Nicholas. Nie zauważył u niego żadnych oznak traumy. Udawał wystraszonego, ale wprawiony ekspert od razu go przejrzał. Poza tym rodowity Amerykanin nie mógłby w tak krótkim czasie nabyć francuskiego akcentu. Ten człowiek nie urodził się w Stanach i język angielski na pewno nie był jego pierwszym językiem. Nauczył się go stosunkowo niedawno. Narodziło się pytanie, jak się naprawdę nazywał? I od razu drugie, co w takim razie stało się z prawdziwym Nicholasem? Jednak dość szybko pojawiła się kolejna przeszkoda. Matka i pozostali członkowie rodziny. Kiedy federalni powiadomili ich o najnowszych ustaleniach, tamci nie przyjęli tego do wiadomości. Dla nich to był Nicholas i nie chcieli z tym dyskutować. Beverly nie zgodziła się na dobrowolne poddanie badaniom DNA. Śledczy potrzebowali sądowego nakazu. W filmie dokumentalnym pod tytułem W cudzej skórze agentka FBI opowiedziała o tym, jak matka zaczęła ją błagać na kolanach, by ta dała jej rodzinie spokój. Że to naprawdę jej syn i ona nie potrzebuje żadnego dowodu, by w to uwierzyć. Jednak badania przeprowadzono i one czarno na białym wykazały, że odnaleziony chłopak nie był tym, za kogo się podaje. Pobrano od niego odciski palców i sprawdzono je w międzynarodowej bazie danych. W marcu 1998 roku z amerykańskimi śledczymi skontaktował się hiszpański urzędnik. Okazało się, że udało się ustalić tożsamość oszusta. Nazywał się Frederick Bourdain. Nie miał 16, a 23 lata. Jego akcent nie kłamał. Urodził się we Francji. Poszukiwał go Interpol. Nie pierwszy raz podawał się za kogoś innego. W dzieciństwie i młodości nie zaznał miłości. Nie wychowywał się w szczęśliwym i wspierającym domu. Jego matka, która była francuską, zaszła w ciążę w wieku 17 lat. Jej wybranek, imigrant z Algierii, od początku nie był z nią szczery. Zataił, że miał już rodzinę. Poznali się w pracy. Kiedy kobieta odkryła prawdę, odeszła. Została sama. Nie znała nawet nazwiska ojca dziecka, więc nie mogła go później odszukać. Pomagali jej rodzice i nie ukrywali swoich uprzedzeń względem wnuka, który miał arabskie korzenie. Ona postanowiła urodzić, jednak później prawdopodobnie tego żałowała. Uznała, że nie nadawała się do roli matki. Wolała imprezować, pić i wieść beztroskie życie. W pewnym momencie straciła władzę rodzicielską. Frederick trafił do domu dziadków, w którym czuł się jak intruz. Rzadko widywał się z mamą. Ponadto doświadczył biedy. Musiał chodzić w za dużych ubraniach, które dostawał z opieki społecznej. W szkole często z tego powodu naśmiewano się z niego. To właśnie wtedy zaczął wymyślać niestworzone historie o swoim życiu. Zdawał sobie sprawę, że jego życie było beznadziejne, więc chciał mu nadać nieco kolorów.
Opowiadał, że jego ojciec zajmował się szpiegostwem, dlatego praktycznie w ogóle się nie widywali. Wkrótce każdy wiedział, że chłopak ma bujną wyobraźnię. Niektórych nauczycieli to trochę niepokoiło. Dziadkowie również prawdopodobnie to dostrzegali, ale kompletnie ignorowali. Nie interesowali się wnukiem, nawet wtedy, gdy powiedział im o rzekomym wykorzystywaniu przez sąsiada. Do dziś nie wiadomo, czy to wydarzyło się naprawdę, czy chłopak chciał, by dorośli w końcu zwrócili na niego uwagę. W każdym razie, by osiągnąć swój cel, zaczął sprawiać problemy wychowawcze. Opuszczał szkołę i kradł. Efekt był taki, że trafił do ośrodka dla młodzieży. Później do innej placówki. Nie chciał tam żyć. Nie chciał też wrócić do dziadków. Wymykał się i szwendał po ulicach. Udawał, że stracił pamięć. Pewnego dnia udało mu się uciec do Paryża. Nie miał przy sobie żadnych pieniędzy. Nie wiedział, gdzie spędzić noc. Kiedy zwrócił na niego uwagę policjant, powiedział, że ma na imię Jimmy, że jest Brytyjczykiem, że się zgubił i nie wie, gdzie jest. Jak później przyznał, chciał pojechać do Wielkiej Brytanii. W jego nastoletnim umyśle pojawiła się myśl, że tam mógłby rozpocząć zupełnie nowe życie jako ktoś inny, być w końcu szczęśliwy. Jednak na komisariacie szybko zorientowano się, że nie mówił prawdy, nawet nie znał angielskiego. Wrócił do placówki. W dalszym ciągu wymykał się, snuł po ulicach, udając przestraszonego i zagubionego. Gdy ktoś do niego podchodził, podawał fałszywe personalia. Z biegiem czasu wychodziło mu to coraz lepiej. Krótko po uzyskaniu pełnoletności wyjechał do niewielkiej miejscowości w regionie Oksytanii. Strażacy znaleźli go leżącego na ulicy. Trafił do szpitala, gdzie udawał niemowę. W końcu uciekł i policja zaczęła go szukać. Znaleziono go niemal w tym samym miejscu, co poprzednio. Tyle, że wtedy już normalnie mówił. Przyparty do muru wyznał prawdę i podał swoje prawdziwe nazwisko. Postanowił spróbować szczęścia gdzieś indziej. Zawsze marzył o tym, by opuścić Francję i zwiedzić świat. Wyjechał m.in. do Monachium w Niemczech, gdzie postanowił pójść o krok dalej. Zadzwonił do burmistrza miejscowości, w której się wychował. Podając się za niemieckiego śledczego, powiedział, że odnaleziono zwłoki niejakiego Frederika Bourdet. Urzędnik poinformował matkę mężczyzny, która się załamała i czekała na wydanie zwłok syna. Chciała go pochować. Jednak trumna nigdy nie przybyła. Po pewnym czasie kobieta zorientowała się, że to była tylko gra. Że chłopiec chciał się na niej zemścić za krzywdy doznane w dzieciństwie. Później sam przyznał, że na przestrzeni lat przybrał około 500 tożsamości. Podał się m.in. za Alexa Doyla, Giovanniego Petrullo, Michelangelo Martiniego. Oprócz Francji i Hiszpanii działał w innych państwach, np. w Bośni i Hercegowinie, Austrii, Włoszech, Danii, Szwecji czy Luksemburgu. Podobno nigdy nie zależało mu na wyłudzeniu pieniędzy czy innych korzyści materialnych. Tłumaczył, że chciał po prostu znaleźć się w końcu w centrum czyjegoś zainteresowania. Zaznać odrobinę radości i domowego ciepła. Dlatego kłamał i oszukiwał. Dlatego postanowił udawać Nikolasa. Kiedy znalazł się w Linares, nie wiedział, co ze sobą zrobić. Miał przy sobie kilka drobnych monet. Poszedł do budki telefonicznej. 7 października skontaktował się z lokalną policją. Powiedział, że przyjechał tam z żoną na wakacje. Że spotkali przerażonego nastolatka bez żadnych dokumentów. Nie wiedzieli, co powinni zrobić, jak mu pomóc. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, oczywiście nie zastali małżeństwa. Zobaczyli tylko około 15-letniego chłopaka, który faktycznie był przerażony i zasłaniał twarz. Zawieźli go do schroniska dla młodzieży. Tamtejsze władze próbowały ustalić, kim był, poznać jego personalia, by poinformować bliskich, że nic mu nie jest. Frederick głównie milczał. Nie wiedział, co powiedzieć ani kogo tym razem udać. Chciał wypaść wiarygodnie, ale brakowało mu pomysłów. Odparł jedynie, że jest Amerykaninem.
Po kilku dniach dyrektorka placówki przycisnęła go do muru i powiedziała, że musi im coś więcej zdradzić. Mężczyzna podający się za nastolatka w końcu częściowo uległ. Postawił jednak ultimatum. Zostanie w biurze dyrektorki sam i zadzwoni do swojej matki. Argumentował to tym, że potrzebuje przestrzeni. O dziwo, wyrażono zgodę. W książce telefonicznej znalazł kilka numerów do amerykańskich komisariatów. Podając się za śledczego, zdobył kontakt do Centrum Zaginionych Dzieci. Tam twierdził, że prowadzi sprawę dotyczącą młodego Amerykanina, który nie chce zdradzić swojego nazwiska. Podał swój opis wyglądu, licząc na to, że ktoś z zaginionych w ostatnich latach będzie do tego pasować. Po drugiej stronie usłyszał, że być może chodzi o Nicolasa z Teksasu. Oszust poprosił, by pracownik centrum przefaksował mu zdjęcie chłopca. Właśnie wtedy podjął decyzję, że od teraz będzie udawać ofiarę tajemniczego zaginięcia. Jego nazwisko podał hiszpańskim urzędnikom jako własne. Wkrótce otrzymał plakat ze zdjęciem. Z przerażeniem odkrył, że w ogóle nie wyglądał jak on. Nicolas miał jasne włosy i błękitne oczy. On był ciemnookim brunetem. W dodatku jego wygląd mógł sugerować arabskie pochodzenie. Chciał się z tego wycofać. Bał się, że tym razem nie uda mu się uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Tyle razy mu się poszczęściło, jednak żadna z jego akcji nie była na aż tak dużą skalę. Tutaj zaangażowany był hiszpański sąd rodzinny, amerykański ambasador i nawet federalne biuro śledcze. Chciał uciec, ale niemal od razu został odnaleziony i sprowadzony do schroniska. Musiał się jakoś upodobnić do prawdziwego Nicolasa. Udało mu się ponownie wymknąć, by kupić utleniacz i farbę do włosów. Jeden z podopiecznych placówki zrobił mu prowizorycznie i amatorsko kilka tatuaży przypominające te opisane na plakacie zaginionego. Jednak w dalszym ciągu wyglądał zupełnie inaczej. Bał się spotkania z siostrą zaginionego. Był pewien, że kobieta od razu nazwie go oszustem. Kiedy przyjechała do schroniska, nie chciał wyjść z pokoju. Wiedział, że nie może odwlekać tego w nieskończoność. Czuł, że nadszedł już jego koniec. Ale stało się zupełnie inaczej. Kompletnie się tego nie spodziewał. Kobieta go uściskała. Zaczęła mówić, że zmienił się, ale teraz wygląda jak ich wujek. Pokazała mu album rodzinny. Każde zdjęcie opisała. On nasłuchiwał i robił notatki w myślach. To pomogło mu przekonać sędziego, że jest Nicolasem. Przez całą drogę powrotną niewiele mówił. W dalszym ciągu wolał uważać. Nie mieściło mu się w głowie, że ta kobieta wzięła go za swojego brata. Miał jednak zamiar to wykorzystać. Chciał naprawdę stać się kimś innym. Chodzić do szkoły, znaleźć znajomych, spędzać czas z nową rodziną. Praktycznie wszyscy przywitali go z otwartymi ramionami. Za wyjątkiem jednej osoby, najstarszy z rodzeństwa, Jason, spotkał się z nim tylko raz i to dopiero jakiś czas później. Po jego wyrazie twarzy przestępca od razu wywnioskował, że on jeden nie dał się nabrać. Wiedział, że to nie jest prawdziwy brat. Nie uwierzył w żadną bajkę o zmianie koloru oczu czy nabyciu francuskiego akcentu, jednak w żaden sposób tego nie komentował. Powiedział jedynie do oszusta następujące słowa. Powodzenia. Kiedy cała prawda wyszła na jaw, rodzina w końcu odcięła się od Frederika. Matka udawała zaskoczoną. Twierdziła, że naprawdę dała się nabrać. Że chciała widzieć w tym człowieku swojego syna, bo tak bardzo za nim tęskniła. Francuz twierdził inaczej. Wyjawił śledczym szokujące doniesienia. Oni nie wiedzieli, czy można mu ufać. Uważali go za mitomana, który od dawna żył w kłamstwie. Prawda i fałsz zaczęły się w jego przypadku zacierać. Już sam nie mógł odróżnić rzeczywistości od fikcji. Mimo to nie mogli całkowicie zignorować tych słów. Podobno Beverly wyznała mu, że Nicolas nie żyje. Że pomiędzy nim a Jasonem doszło do kłótni, która skończyła się tragicznie.
że pomogła starszemu synowi ukryć zwłoki młodszego, że straciła jedno dziecko i nie chciała, by to samo stało się z drugim. Kobieta została poddana badaniu wariografem aż 3-krotnie. Za pierwszym i drugim razem poszło jej dobrze, ale później oceniono, że nie mówiła prawdy. Śledczy doszli do wniosku, że ona faktycznie coś ukrywa. Wie, co stało się z nastolatkiem. Okazało się, że w jej domu dochodziło do przemocy. Policja pojawiała się nawet kilka razy w tygodniu. Krzyki, awantury, trzask niszczonych przedmiotów, płacz. Takie odgłosy były tam na porządku dziennym. W dniu zniknięcia chłopca doszło do kłótni pomiędzy nim a matką. Wisiało nad nim widmo umieszczenia go w ośrodku dla nieletnich sprawców. Obecność starszego brata, uzależnionego od nielegalnych substancji i agresywnego, wcale nie pomagała. 12 lipca 1994 roku przyjechała policja, którą wezwała sama Beverly. Kiedy policjanci zapukali do drzwi, odparła, że nie są już potrzebni. Jednak kobieta i jej starszy syn zostali przesłuchani. Mężczyzna powiedział, że matka wypiła zbyt dużo alkoholu i krzyczała na niego bez powodu. Jakiś czas po zniknięciu chłopca w domu dochodziło do częstych kłótni. Za którymś razem Jason musiał opuścić dom i spędzić noc w innym miejscu. Coraz częściej sięgał po psychoaktywne substancje. Pozostali członkowie rodziny twierdzili, że czuł się winny za zaginięcie brata. Że kiedy Nicholas poprosił, by ktoś po niego przyjechał, ten kazał mu iść pieszo. Śledczy zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie chodziło o coś innego. Poczucie winy mogło naprawdę go męczyć, ale nie dlatego, że zignorował prośbę. Zadawali sobie pytanie, co jeśli dorosły mężczyzna naprawdę zamordował nastolatka? Przesłuchanie sąsiadów wykazało, że matka również była uzależniona. Pierwszy raz sięgnęła po towar za namową Jasona. To właśnie gdy byli pod wpływem, najczęściej się kłócili. Często wyżywali się na najmłodszym, nawet bez powodu. Drobny blondyn otrzymał łatkę problematycznego. Miał już pierwsze zatargi z prawem. Ale wszystko wskazuje na to, że chciałby ktoś nim się zainteresował i wyciągnął do niego pomocną dłoń. Kiedy kradł w sklepach, wybierał jedzenie lub ubrania, czyli artykuły pierwszej potrzeby. Takie, których prawdopodobnie brakowało mu w domu. Nauczyciele zauważyli na jego ciele siniaki. Mimo to nikt nie zdążył w porę zareagować. Pojawiły się sugestie, że za zamkniętymi drzwiami nie stosowano wyłącznie przemocy psychicznej, ale również fizyczną. Oprawcą był najprawdopodobniej brat. To wszystko przywodziło na myśl jeden scenariusz, pokrywający się z historią opowiedzianą przez Frederica. Nicholas wrócił z meczu do domu. Pokłócili się z bratem, który najprawdopodobniej zażył nielegalne substancje. Uzależniony mężczyzna stracił panowanie nad sobą i zabił 13-latka. Raczej nie była to zbrodnia z premedytacją, a zabójstwo w afekcie. Matka pomogła to zatuszować. Śledztwo w sprawie podejrzenia zabójstwa nastolatka zostało w końcu umorzone przez brak dowodów. Dom, w którym mieszkał chłopak wraz z rodziną, od dawna należał już do nowego właściciela. Policja nie dokonała przeszukania. Jason nie był skory do składania wyjaśnień. Z dostępnych informacji wynika, że śledczy przesłuchali go raz. Nie dowiedzieli się od niego niczego przydatnego. Później całkowicie stracili możliwość porozmawiania z nim. Mężczyzna zmarł w 1998 roku w wyniku przedawkowania. Nie wiadomo, czy był to zwyczajny wypadek, czy odebrał sobie życie. Przed sądem stanął za to Frederick. Usłyszał 2 zarzuty. Krzywoprzysięstwo i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Został skazany na 6 lat. Odizolowany od reszty społeczeństwa nie zaprzestał swoich nikczemnych działań. Mając do dyspozycji telefon, zdobywał informacje o różnych zaginięciach małoletnich. Następnie kontaktował się z ich rodzinami, twierdząc, że wie, co się z nimi stało. Oczywiście były to kłamstwa. On sam nie potrafił wytłumaczyć, co nim kierowało. Na wolność wyszedł w 2003 roku.
wrócił do Francji. Bycie oszustem stało się dla niego już stylem życia. Nie potrafił inaczej funkcjonować. Na początku maja 2005 roku policja odebrała zgłoszenie o nastolatku błąkającym się po dworcu kolejowym. Na miejscu zastali chłopaka z zakrytą twarzą szalikiem i czapką z daszkiem. Miał przy sobie telefon komórkowy i dowód, z którego wynikało, że nazywał się Francisco Hernández Fernández. Rzekomy 15-latek pochodził z Hiszpanii. Jak możecie się domyślić, to kolejna z fałszywych osobowości. Tym razem udawał ofiarę oparzeń. Nie pokazywał twarzy, dzięki czemu jego fortel się udał. Opowiadał, że wraz z rodziną uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Rodzice i młodszy brat zmarli na miejscu. On był przez kilka tygodni w śpiączce. Po dojściu do sił przeprowadził się do Francji i trafił pod opiekę wujka. Ten się nad nim znęcał, więc uciekł. Trafił do ośrodka dla młodzieży. Dość szybko zdobył sympatię innych podopiecznych oraz wychowawców. Prawie 31-letni mężczyzna chodził do szkoły i zaprzyjaźnił się z kilkoma nastolatkami. Jednak sielanka nie trwała wiecznie. Zapomniał, że stał się pewnego rodzaju medialnym fenomenem. Jego sprawie poświęcono jeden z odcinków programu telewizyjnego o przestępcach. Obejrzała go pewna pracownica ośrodka. W ten sposób odkryła prawdę. Później wszystko potoczyło się szybko. Zawiadomienie policji, przyjazd policjantów, przyznanie się mężczyzny do wszystkiego. Otrzymał kilkumiesięczną karę pozbawienia wolności. Rok wcześniej też udawał nastolatka. Co najbardziej interesujące, lekarz, który go zbadał, naprawdę wziął go za 15-latka. Nie zorientował się, że stał przed nim dorosły mężczyzna. Podawał się za 14-latka o imieniu Leo, który podobnie jak Nicolas zniknął bez śladu. Dopiero badanie DNA wykazało, że to oszustwo. Przestępca zyskał w prasie pseudonim Kameleon. W wywiadach też sam siebie tak nazywał. Twierdził, że mógł stać się niemal każdym. W 2007 roku jego życie diametralnie się zmieniło. Wziął ślub. Wybranką została studentka prawa, która zobaczyła w telewizji wywiad z nim w roli głównej. Sama doświadczyła przemocy i zaniedbania rodzicielskiego. Jego historia ją poruszyła, więc odnalazła go i odezwała się pierwsza. W niedługim czasie urodziło im się pierwsze dziecko, a później czworo kolejnych. Mężczyzna pracował jako telemarketer, gdzie mógł wykorzystać swój talent i urok osobisty w uczciwy sposób. Twierdził, że jest szczęśliwy, że już nie musi udawać nikogo innego. Ale w 2017 roku rozstał się z żoną. Kobieta od niego odeszła, bo podobno nie czuła się szczęśliwa. Co stało się potem? Czy ostatecznie się rozwiedli? Tego już nie wiemy. Jednak wszystko wskazuje na to, że nie wszedł już na przestępczą ścieżkę. Swego czasu był aktywny w mediach społecznościowych, ale od około roku przestał publikować. Do dziś uparcie twierdzi, że to Beverly i Jason odpowiadają za śmierć Nicolasa. Prywatny detektyw, który jako pierwszy przejrzał oszusta, wierzy w tę teorię. Jako jedyny nie poddał się i ma nadzieję, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Skontaktował się z obecnym właścicielem domu, w którym niegdyś mieszkała rodzina. Ten wyraził zgodę na przekopanie terenu za posiadłością. Przyznał, że kiedyś zauważył wystające kawałki materiału z ziemi. Wtedy to zignorował. Ale w ogrodzie niczego nie odnaleziono. Żadnych szczątków ani ubrań. W tym roku minie 30 lat od zaginięcia. 30 lat bez żadnych odpowiedzi na temat tego, co się stało. Jeżeli Nicolas żyje, jest dziś 43-letnim mężczyzną. Jednak śledczy nie wierzą w te teorie. Obstają raczej przy tym, że został pozbawiony życia przez najbliższe mu osoby. Tyle, że ze względu na brak dowodów mają związane ręce. Sprawa June Robles. Rodzina Robles mieszkała w miejscowości Tucson w stanie Arizona. Senior rodu urodził się w północno-zachodniej części Meksyku.
był potomkiem hiszpańskich konkwistadorów. Do Stanów przeprowadził się wraz z rodzicami w wieku 7 lat, którzy założyli tam rancho. W dorosłym życiu przejął interes rodzinny. Stał się jednym z najbogatszych właścicieli ziemskich i hodowców bydła w okolicy. Wziął ślub i doczekał się gromadki dzieci. Jeden z jego synów założył firmę, która istnieje do dziś. Oferuje usługi związane z przemysłem energetycznym. Oprócz tego wspólnie z żoną prowadził sklep. Małżeństwo doczekało się dwóch córek. Starsza z nich miała na imię June, bo przyszła na świat pewnego słonecznego czerwcowego dnia w 1927 roku. Bliscy twierdzili, że dziewczynka była dość nieśmiała. Brakowało jej pewności siebie. Przez to nie ufała obcym. Nigdy sama nie otworzyła drzwi, gdy ktoś pukał. Kiedy ktoś obcy zagadałby ją na ulicy lub zaproponował podwiezienie, odrzuciłaby tę ofertę. Tak przynajmniej uważali jej rodzice. Przestrzegali ją przed różnymi niebezpieczeństwami. Rozumiała to na tyle, na ile potrafi dziecko. Zdaniem bliskich to powinno wystarczyć, by ochronić ją przed złem tego świata. Szkoła, do której uczęszczała, mieściła się niedaleko domu jej ciotki, siostry ojca. Dziewczynka często wybierała się tam po skończonych lekcjach, zazwyczaj w towarzystwie kuzyna. 25 kwietnia 1934 roku stało się inaczej. Chłopiec bardzo spieszył się do domu i zostawił swoją krewną w tyle. Kiedy wrócił, jego matka miała gości. Nie zauważyła, że syn zjawił się w domu bez bratanicy. On sam nie uznał braku jej obecności za dziwne. Był w końcu tylko dzieckiem i pewnie pomyślał, że sześciolatka wróciła do siebie. Jednak około 2 godziny później matka dziewczynki skontaktowała się ze szwagierką. Zapytała, czy June jest już u niej w domu. Dopiero wtedy obie kobiety zdały sobie sprawę, że musiało stać się coś złego. Pani Robles przeraziła się. Dosłownie chwilę wcześniej trzymała w dłoni kartkę z przerażającą zawartością. Początkowo wzięła to za głupi żart, próbę wyłudzenia pieniędzy od zamożnych ludzi. Podobne odczucia miał jej mąż, ale dziecka nie było ani w ich domu, ani u dalszej rodziny. A to oznaczało, że słowa zapisane na skrawku papieru nie zostały wyssane z palca. Ten dzień rozpoczął się tak jak zwykle. Rano rodzice i dzieci zjedli śniadanie. Ojciec wybrał się do sklepu. Matka odwiozła June do szkoły, a młodszą córkę do rodziny. Później sama pojechała pomóc mężowi w obowiązkach administracyjnych. Koło godziny 16 w lokalu zjawił się chłopiec. Przekazał kobiecie niezaadresowaną kopertę. Powiedział, że dostał ją od nieznajomego mężczyzny, który powiedział mu, komu ją przekazać. Dostał za to kilka centów. Na kartce widniało enigmatyczne słowo instrukcje. Pierwsza zasada brzmiała: musimy otrzymać $15,000, by oddać wam dziecko. Od razu pokazała to mężowi. Sama postanowiła upewnić się, czy to nie jest przypadkiem złośliwy i wcale nieśmieszny żart oraz oszustwo mające na celu wyłudzić od nich pieniądze. Każdy, kto mieszkał w okolicy, wiedział, że ta rodzina była bogata, a właściwie senior rodu. Na wszelki wypadek kazała chłopcu zostać. Ten niechętnie, ale się zgodził. Pomyślała, że musiało chodzić o June. Młodszą córką opiekowała się szwagierka. Gdyby stało się coś złego, zaraz by ich o tym powiadomiła. Starsza poszła do szkoły i istniała możliwość, że coś złego spotkało ją w trakcie drogi powrotnej. W rezydencji krewnych, w których powinna wtedy przebywać, jej nie było. Mały kuzyn przyznał, że widział, jak June rozmawiała z jakimś mężczyzną przed szkołą. On jednak się tym nie przejął i poszedł dalej. Nie wspomniał o tym własnej matce, bo uznał to za mało istotne. Chciał jak najszybciej wrócić do domu i pobawić się z młodszą dziewczynką. Pani Robles na wszelki wypadek sprawdziła własny dom. Wtedy uzmysłowiła sobie dramatyczną prawdę. Starsza córka została porwana. Żądanie okupu nie było żadnym oszustwem, tylko realnym wymogiem.
prawdopodobnie jedyną szansą na jej powrót do domu. Mąż kilkukrotnie odczytał instrukcję. Porywacz chciałby mężczyzna przygotował drobne nominały i nieoznakowane banknoty. Kolejny wymóg – umieszczenie ich w worku. Przekazać mógł je wyłącznie ojciec. Otrzymał mapę miejsc, w których miał je podrzucić. Musiał przemieszczać się samochodem bez dachu lub drzwi. Porywacz chciał go obserwować i mieć stuprocentową pewność, że w pojeździe nie ma nikogo więcej. Inna zasada głosiła, że rodzina nie mogła powiadomić żadnych służb. Porywacz napisał: „Wasze dziecko zginie, jeśli nie posłuchacie instrukcji”. Podpis brzmiał: XYZ. Bądźcie posłuszni. Na kolejnej kartce znajdowały się słowa skierowane już wyłącznie do ojca. Szczegóły dotyczące tego, jak konkretnie powinno wyglądać przekazanie pieniędzy. Rozpoczęcie o 21:00. Zatrzymanie się w ściśle określonych miejscach i podrzucanie worków z pieniędzmi aż do godziny 21:45. Z uwagi na małe nominały, całość miała potrwać kilka dni. Ojciec nie mógł wykonać żadnych drastycznych ruchów. Po zobaczeniu białego sznurka na drodze, miał zostawić pieniądze i odjechać. Nie mógł się nagle zatrzymać, odezwać, krzyknąć, zaświecić lampami, przyspieszyć czy użyć klaksonu. Pod żadnym pozorem nie wolno było mu też zabierać ze sobą jakiejkolwiek broni. Porywacz twierdził, że jeśli kobieta posłucha wszystkich punktów zawartych w instrukcji, 6-letnia córka wróci cała i zdrowa do domu. Ojciec jednak nie miał zamiaru całkowicie podporządkować się oprawcy. Jego brat bliźniak był zastępcą prokuratora okręgowego hrabstwa, w którym mieszkała cała rodzina. Przekazał mu wszystkie kartki. Ten z kolei zwołał pilne spotkanie, w którym uczestniczyło kilka innych osób, m.in. zastępca szeryfa i redaktor lokalnej gazety. Chłopiec, który dostarczył korespondencję, został przesłuchany. Okazało się, że to 11-latek o imieniu Gregorio. Powiedział, że nigdy wcześniej nie widział mężczyzny, który poprosił go o przysługę. Opisał go jako osobę około 40, w żółtych roboczych ubraniach, szarej czapce i czarnych butach. Potencjalny porywacz powiedział chłopcu, by spotkali się pół godziny po przekazaniu koperty. Rodzice June nie pozwolili na opuszczenie sklepu w tym czasie. Jednak po rozmowie z zastępcą prokuratora zrozumieli, że prawdopodobnie popełnili błąd. Mieli tylko nadzieję, że mężczyzna pozostał dłużej w umówionym miejscu, czyli na parkingu. 11-latkowi dali do ręki kartkę z wiadomością, która brzmiała następująco: „Przyjdź do naszego biura i porozmawiajmy”. Jednak porywacz odszedł. Nie otrzymał zatem informacji, że ojciec dziewczynki chciał się z nim spotkać. Chłopiec czekał na niego ponad 20 minut. Później śledczy kazali mu pójść w kilka innych pobliskich miejsc, gdzie była potencjalna szansa na spotkanie tego mężczyzny. Mieli nadzieję, że nie odszedł daleko i że 11-latek rozpozna go w tłumie. Nic takiego jednak się nie wydarzyło. W międzyczasie matka poszła do szkoły. W natłoku emocji dopiero po chwili przypomniała sobie, by to zrobić. Miała nadzieję, że 6-latka jakimś cudem znajdzie się w placówce, że coś ją zatrzymało i postanowiła zostać tam dłużej. Jednak również tam nie było po niej śladu. Wkrótce pozostali członkowie rodziny zostali poinformowani, że June padła ofiarą przestępstwa, że porywacz bądź nawet porywacze zażądali pieniędzy. Zorganizowano kolejne spotkanie, na którym wspólnie ze śledczymi opracowano plan działania. Każdy zadawał sobie pytanie, kto mógł chcieć skrzywdzić małą. Nie wszyscy w rodzinie lubili się i szanowali. W bogatych i dużych rodach często dochodziło do kłótni i nieporozumień. Głównym powodem są pieniądze i dostęp do władzy. A tam nie każdy, kto nosi to samo nazwisko, mógł liczyć na przywileje. Dziadek dziewczynki podejrzewał, że ktoś z dalszych krewnych znalazł sposób na dobranie się do rodzinnej fortuny. Swoje przeczucia kierował wobec bratanka, który podobno w rzeczywistości był jego nieślubnym synem.
Dlatego był przeciwny zapłaceniu okupu. Rodzice dziewczynki i pozostałe dzieci seniora nie podzielali jego zdania. Uważali, że życie sześciolatki jest warte każdej ceny, że to prawdopodobnie jedyna szansa na jej uratowanie. Ojciec sześciolatki prowadził dość intratny biznes, ale liczył na pomoc finansową od głowy rodu. 15 tysięcy dolarów w latach 30. ubiegłego wieku to równowartość mniej więcej 267 tysięcy dolarów obecnie. Nie miał takiej gotówki na już, czego wymagał porywacz. Jego własny ojciec nie chciał dać mu tych pieniędzy. Z dostępnych źródeł wynika, że dziadek był skłonny poświęcić życie dziecka, byle tylko rodzina nie znalazła się w finansowych tarapatach. Następnego dnia porywacz ponownie dał o sobie znać. Tym razem list trafił do najstarszego z rodziny. Napisał w nim: Panie Robles, dziecko jest bezpieczne. Jesteśmy skłonni obniżyć okup do 10 tysięcy dolarów, jeśli załatwi pan to szybko. Mała wróci szybko do domu, tak jak zostało to wspomniane w instrukcji. Trzymaj się tych instrukcji. Tym razem nadawca podpisał się jako Z. Porównano charakter pisma z pierwszą korespondencją. Śledczy uznali, że oba listy zostały napisane przez tę samą osobę. Do tego czasu stróże prawa prowadzili już szeroką akcję poszukiwawczą. Dokładnie przeczesywali okolice. Przesłuchali kilku świadków, którzy dostarczyli istotnych dla sprawy informacji. W dniu zniknięcia dziewczynki, punktualnie o godzinie 15, pewna mama odbierała swojego synka ze szkoły. Znała tę rodzinę. Widziała, jak jakiś mężczyzna zagadywał June. Podsłuchała ich krótką rozmowę. Powiedział do niej m.in., że jacyś oni nie mieszkają daleko, tylko na końcu ulicy. Policjanci założyli, że prawdopodobnie chodziło o ciocię sześciolatki i jej najbliższych. W odpowiedzi nieznajomy usłyszał słowo nie. Następnie dziewczynka potrząsnęła głową i odeszła kawałek dalej. Świadek opisała mężczyznę jako 30-40-latka o wzroście około 175 cm, wadze mniej więcej 80 kg, wyglądał na kogoś o hiszpańskim lub latynoskim pochodzeniu. Miał na sobie szary, nieco za duży garnitur i brudny, ciemny płaszcz. Oczy zasłonił wielkimi okularami przeciwsłonecznymi. Stał obok czarnego Forda, który najprawdopodobniej należał do niego. Kobieta w żaden sposób nie zareagowała na to, że mężczyzna zaczepiał dziewczynkę. Dla niej był obcym, ale nie miała pewności, czy może przypadkiem June i jej rodzice go nie znali. Świadkowi przez myśl przeszło, że to prawdopodobnie jakiś krewny. Dlatego nie interweniowała. Nie chciała się wtrącać i robić niepotrzebnego zamieszania. Wsiadła do samochodu i odjechała. Okazało się, że ten mężczyzna pojawił się w pobliżu szkoły wcześniej i to co najmniej kilka razy. Dwa dni przed zniknięciem zaczepił dziewczynkę i jej kuzynę. Dzieci wyszły ze szkoły. W trakcie drogi powrotnej wygłupiały się i bawiły. Zagaił ich rozmową, ale nie wiadomo, czego ona dotyczyła. Pewna kobieta mieszkająca w pobliżu zwróciła uwagę na ten widok. Przedstawiła policji rysopis mężczyzny. 30-parolatek o pełnej twarzy i szyi, dobrze zbudowany, czarnowłosy, prawdopodobnie Hiszpan lub Latynos. Wysiadł z czarnego Forda, który pasował do tego opisanego przez wcześniejszego świadka. Dzień później ta sama osoba ponownie go zauważyła w pobliżu domu. Miał ciemną czapkę i brudne ubranie. Podchodził do dzieci wychodzących ze szkoły i je zagadywał. Kobieta przypatrywała mu się z okna i w pewnym momencie on to zauważył. Spojrzenia tej dwójki się skrzyżowały, po czym wsiadł do auta i odjechał. Zupełnie jakby się jej wystraszył. Kuzyn potwierdził, że 25 kwietnia jego kuzynka rozmawiała z dokładnie tym samym człowiekiem, który zaczepił ich dwa dni wcześniej. Śledczy zastanawiali się, czy już wtedy miał zamiar ją porwać i dlaczego tego nie zrobił. Czy na przeszkodzie stanął mu chłopiec? Wszystko wskazywało na to, że ten mężczyzna to porywacz. Śledczy mieli rysopis podejrzanego. Wiedzieli też, jakim autem się przemieszczał. Jednak był to 1934 rok.
Brak kamer monitoringu, komputerów, internetu i zaawansowanych metod i taktyk kryminalistycznych. Niegdyś śledztwa wyglądały inaczej. Jednak agenci federalni mieli nadzieję, że uda się zdjąć z listów DNA osoby, która je napisała. Byłby to pomocny materiał w przypadku zatrzymania. Można by też porównać to z odciskami członków całej rodziny, tak aby wykluczyć bliskich z kręgu zainteresowania. Niestety, federalni spotkali się ze sporym rozczarowaniem. Okazało się, że lokalna policja i prokuratura nie zadbały o prawidłowe zabezpieczenie dowodu. Na kopertach i kartkach znalazło się mnóstwo materiału genetycznego osób postronnych. O sprawie zrobiło się głośno i w lokalnych, i ogólnokrajowych mediach. Notatka prasowa z New York Timesa głosiła: dziewczynka lat 6 porwana. Zażądano $15,000. Córka zamożnego meksykańskiego kupca została porwana po opuszczeniu szkoły. Podejrzany został aresztowany. Nie wiadomo, kto dokładnie znalazł się w areszcie, aczkolwiek na pewno nie był to faktyczny sprawca. Z uwagi na wyłącznie niewielką wzmiankę w źródłach, istnieje możliwość, że do żądanego ujęcia nawet nie doszło i opinię publiczną wprowadzono w błąd. 28 kwietnia właścicielka pewnej kawiarni w Fort Huachuca zadzwoniła na policję. Podobno widziała w pobliżu dwóch uzbrojonych mężczyzn. Towarzyszyło im dziecko. Dziewczynka, która mogła być June. Kobieta dodała, że jeden z nich próbował nakarmić małą jajkiem. Stamtąd jest zaledwie 24 km do granicy z Meksykiem. Stróże prawa pomyśleli, że jeśli byli to faktycznie porywacze i ofiara, będą próbować przejść na drugą stronę. Zorganizowano tam szeroką akcję poszukiwawczą. Jednak dzień później w lokalnej prasie ukazała się informacja, że zgłoszenie było fałszywe. Kobieta została zatrzymana pod zarzutem wprowadzania policji w błąd. Rankiem 30 kwietnia do domu zaginionej dziewczynki przyszedł kolejny list. W kopercie ponownie znajdowały się dwie kartki, a na nich wiadomość zarezerwowana wyłącznie dla ojca i dziadka. Porywacz, albo właściwie porywacze, bo użyto liczby mnogiej, nie byli zadowoleni, że sprawa została nagłośniona przez media. Przez co wiedzieli, że policjanci we współpracy z agentami federalnymi próbowali ich złapać. Wcześniej ostrzegł ojca dziewczynki, żeby pod żadnym pozorem nie zawiadamiał służb. To była jedna z kluczowych zasad, mająca zapewnić, że June wróci do domu. Dodatkowo byli zirytowani, że rodzina zwlekała z zapłaceniem okupu. Prawdopodobnie założyli, że bogaci ludzie nie będą mieć problemu ze zdobyciem od ręki tak dużej gotówki. Być może udałoby się to zrobić, gdyby nie senior rodu. Również śledczy nie kryli irytacji z uwagi na jego niechęć spełniania żądań. Wobec braku dowodów i upływającego czasu popierali pomysł zapłaty. A ten ciągle powtarzał, że wcale nie jest tak majętny, na jakiego wygląda. Przestępcy znowu zażądali pierwotnej sumy $15,000. Ojciec miał pojechać do miejscowości Gila Bend, położonej ponad 200 km dalej. Tam odzyskałby córkę. Jednak najpierw musiałby podrzucić w ściśle określonym miejscu worek z pieniędzmi. Zdesperowani rodzice zaczęli zbierać żądaną sumę. Udało im się zdobyć $5,000, głównie dzięki pomocy brata bliźniaka oraz innych członków rodziny. Najstarszy Robles w końcu zgodził się zapłacić resztę. Chciał jednak, by odbyło się to w następujący sposób. W momencie przekazania okupu, sześciolatka od razu zostałaby puszczona wolno przez oprawców. Agenci federalni zdawali sobie sprawę, że nie ma na to większych szans. Porywacze na pewno nie zgodziliby się na taki scenariusz. Najpierw musieliby dostać worek z gotówką i upewnić się, że nie zostali w żaden sposób przechytrzeni. To nie satysfakcjonowało dziadka. On brał pod uwagę, że jego wnuczka może już nie żyje.
mogła zostać zamordowana, a jej oprawcy w dalszym ciągu chcą uzyskać pieniądze. Zastanawiał się, co jeśli policja nie zdąży ich złapać. Wtedy raczej już tych dolarów by nie odzyskał. W takim przypadku zapłacenie okupu uważał za ogromny błąd. Dlatego szybko zmienił zdanie i wrócił do początkowego podejścia. Choć dziadek nie chciał przekazać pieniędzy, to podobno na inne sposoby próbował ustalić miejsce pobytu wnuczki. Później okazało się, że poleciał do Meksyku w swoje rodzinne strony, by spotkać się z miejscowym jasnowidzem. Wieczorem 3 maja ojciec June postanowił zapłacić porywaczom. W dalszym ciągu miał jedynie 5 tysięcy dolarów. Liczył jednak na to, że ktokolwiek porwał dziecko, puści je wolno. Do worka włożył karteczkę. Wytłumaczył, że zrobił wszystko, co w jego mocy, by zyskać więcej pieniędzy, ale nie był w stanie. Nie wiemy, dlaczego tak się stało, ale mężczyzna pojechał nieco później niż zażądano w liście. Na wyznaczonej trasie ani razu nie dostrzegł białego sznurka rozciągniętego w poprzek drogi. A to miał być znak, potwierdzający, że w tym miejscu należy zostawić pieniądze. Zrezygnowany ojciec wrócił do domu z poczuciem porażki. Następnego wieczoru wyjechał o określonej porze. Jednak plan ponownie się nie powiódł. W trakcie podróży jego samochód się zepsuł. Następnego i jeszcze kolejnego dnia znowu odniósł porażkę. Ani razu nie zauważył białego sznurka. W poniedziałek 7 maja w ręce wujka trafił list od porywaczy. Jeden z nich, prawdopodobnie pod osłoną nocy, jakimś cudem, pozostając przy tym niezauważony, wszedł do budynku sądu i pozostawił tam kolejną wiadomość. Nieco wcześniej ojciec dziewczynki, w odpowiedzi na inny list, zażądał od oprawców potwierdzenia, że naprawdę mają June, że ona wciąż żyje. Za pośrednictwem prasy podał kilka pytań dla 6-latki. Najnowsza korespondencja je przedstawiała. Jedno z pytań brzmiało: co robisz ze swoimi króliczkami każdego ranka? Odpowiedź: daję im wodę i jedzenie. Dziadek, widząc to, stwierdził, że tylko wnuczka mogłaby na nie odpowiedzieć. Jego niechęć stopniała. Przekazał synowi 5000 dolarów, co dało łączną sumę 10 tysięcy. Przestępcy umieścili jeszcze krótką notkę od siebie. Twoje dziecko ma się dobrze. Przekazaliśmy ci, żebyś jechał sam i powoli oraz żebyś trzymał szpiegów z daleka. Czemu nie robisz tego, co ci mówimy? Nie odzyskasz dziecka, dopóki nas nie posłuchasz. Czy to ty prowadzisz auto? Nie widzimy, czy jesteś w środku sam. Pozbądź się drzwi z samochodu, tak jak wcześniej radziliśmy. Nie będziemy ciągle ci tego powtarzać. Tydzień później kolejna koperta trafiła tym razem na biurko gubernatora stanu Arizona. Porywacze zdradzili miejsce pobytu dziecka. Polecili urzędnikowi, by przekazał te informacje dziadkowi poszukiwanej. Nieco niżej widniała prowizoryczna mapa, będąca wskazówką dla bliskich. June miała czekać na nich na pustyni, w pobliżu kaktusów. Śledczy założyli najgorszy scenariusz. Mała nie żyje i nie odnajdą jej zwłok. Wujek wspólnie z prokuratorem okręgowym pojechali na miejsce. Przez ponad 2 godziny błądzili i nawoływali 6-latkę. Nie zauważyli ani nie usłyszeli żadnej reakcji. W pewnym momencie prokurator zwrócił uwagę na kopczyk ziemi. Zupełnie jakby ktoś coś tam niedawno zakopał i to niezbyt głęboko. Obok stał kaktus. Mężczyzna rękoma odgarnął niewielkie ilości ziemi. Nagle pod palcami wyczuł coś twardego. Okazało się, że to jakieś blaszane pudełko przypominające trumnę. Jednak kiedy otworzył właz, doznał szoku. W środku znajdowała się June, żywa. Nie straciła nawet przytomności, pomimo że była około 1 metr pod ziemią. Niewielkie ilości powietrza docierały do niej dzięki małym dziurom. Jedna z jej kostek została przywiązana do pręta. W środku znajdowało się naczynie, do którego oddawała mocz. Po chwili znalazł się przy niej wujek, który rozpłakał się ze szczęścia.
Dziewczynka rzuciła mu się w ramiona. Cieszyła się, że ten koszmar już się skończył. Koszmar, który trwał aż 19 dni. Przez praktycznie cały czas znajdowała się zakopana w blaszanym pudle. Dwaj porywacze odwiedzili ją zaledwie 4 razy. Nie wyciągali jej na zewnątrz, tylko mówili do niej. Zagrozili, że dostanie klapsa, jeśli zacznie płakać i nawoływać mamę. Innym razem padły bardzo brutalne słowa. Dźgniemy cię w plecy. Śledczy w końcu poznali odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mężczyzna nakłonił nieufne dziecko, by wsiadło z nim do samochodu. Czy użył siły, czy nie było to konieczne. Jak się okazało, powiedział, że wysłał go jej ojciec, że ten prosił, by odebrał małą ze szkoły. Ona początkowo mu nie uwierzyła, ale w końcu wsiadła do auta. Nagle zauważyła, że jadą w kompletnie nieznanym dla niej kierunku. Krótko po ocaleniu, dziewczynka wspólnie ze swoim ojcem udzieliła wywiadów. Zadał jej pytania, na które ona odpowiedziała. Zapytał, dlaczego mężczyzna miał zabrać ją do swojego domu. Jaki powód podał? Okazało się, że na miejscu miał czekać na nią ktoś inny jak tata. Oto fragment wywiadu z dziewczynką, pochodzący z kanału na YouTube British Puffy. Kazał zasłonić oczy, więc zasłoniłam. Jak zasłoniłaś oczy? Obiema dłońmi? Tak. Kiedy kazał ci wejść do tej dziury, czy miał tam coś dla ciebie przygotowane? Tak. Co przygotował? Jedzenie. Jedzenie. Co konkretnie? Dżem, chleb, ciasteczka, chipsy i krakersy. Dużo dobrego jedzenia. Smakowało ci? Tak. Gdzie poszedł po tym, gdy cię tam zostawił? Nie wiem. Czy widziałaś go jeszcze później? Nie. Co robiłaś pierwszej nocy, po tym jak cię przyprowadził i przywiązał? Zasnęłam. A co ci jeszcze on powiedział? Powiedział, że uderzy mnie, jeśli zacznę płakać. Płakałaś? Nie. Jakiego rodzaju robale tam były? Mrówki. Dużo ich było? Pewnie, było ich mnóstwo. Co z nimi robiłaś? Zabijałam. W jaki sposób? Rękoma. Gryzły cię? Tak. Boże, to musiało cię boleć. Gryzły cię ciągle, czy tylko przez chwilę? W końcu zniknęły. Myślisz może, że lepiej odpuścić szkołę w tym roku i wrócić w przyszłym? Nie, idę tam już w piątek. W blaszanym pudle miała niewiele miejsca. Ponadto cierpiała z uwagi na wysoką temperaturę. Jej skóra stała się czerwona i obolała. Pojawiły się oparzenie i pęcherze. Czuła się też samotna. Nie miała co robić. Bawiła się jedzeniem. Wyobrażała sobie, że to lalki. Śpiewała, recytowała wiersze. Byle tylko nie myśleć o najgorszym i nie zwariować z bezczynności. Bała się, że już nigdy nie wróci do domu. Że źli panowie ją skrzywdzą, jednak ratunek nadszedł i w końcu znalazła się w ramionach swoich rodziców. A oni czuli się najszczęśliwsi na świecie. Dziewczynka była brudna, zmęczona i pogryziona przez insekty. Ale oprócz tego nic więcej jej nie dolegało. Wszyscy mieli jednak nadzieję, że uda się schwytać winowajców. Nie udało im się zyskać żadnych pieniędzy. Dziecko oddali prawdopodobnie tylko dlatego, bo śledczy deptali im po piętach. Przestraszyli się i wycofali. To jednak nie oznaczało, że nie spróbują ponownie. Tym razem za cel mogli obrać kogoś innego, na przykład głowę rodu lub młodszą siostrę June. Wiadomo, że na pewnym etapie śledztwa jedną z osób w kręgu zainteresowania był Clyde Barrow. Bonnie i Clyde. Słynna para kryminalistów. Początkowo zajmowali się kradzieżami. Potem poszli o krok dalej. W pewnym momencie zostali zabójcami. Niestety nie wiemy, na jakiej podstawie wysnuto podejrzenie, że mężczyzna miał coś wspólnego ze zniknięciem June. Wspólnie ze swoją ukochaną łamał prawo w różnych stanach. Ostatecznie niczego nie udowodniono mu w tej konkretnej sprawie. Co ciekawe, para zginęła podczas policyjnej zasadzki,
kilka dni po odnalezieniu dziewczynki. ...23 maja 1934 roku policja aresztowała dwóch mężczyzn, którzy w przeszłości dokonali kilku napadów na banki, m.in. w Teksasie i Oklahomie. Jeden z nich nazywał się Joe Newton. On i jego wspólnik zostali przesłuchani przez policję. Obaj zaprzeczyli udziałowi w porwaniu. Później odmówili udzielenia odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania. Zdaniem śledczych, Newton pasował do rysopisu porywacza sprzed szkoły. W jednej z gazet opublikowano jego zdjęcie. Widać na nim mężczyznę koło 40, z ciemnymi włosami, ubranego w białą koszulę i ciemną marynarkę lub płaszcz. Ta fotografia została przedstawiona Gregorio, czyli chłopcu, który stanął twarzą w twarz z jednym ze sprawców. 11-latek twierdził, że to nie on polecił mu przekazanie listu rodzicom June. Taka sama odpowiedź padła w odniesieniu do drugiego zatrzymanego. Również June nie rozpoznała w nich swoich oprawców. Do materiału dowodowego włączono przedmioty znalezione w blaszanym pudle, m.in. naczynie, które dziewczynka wykorzystywała jako toaletę, oraz resztki jedzenia. Pobrano z zabezpieczonych przedmiotów odciski palców. Następnie eksperci porównali je z próbkami od dwóch aresztantów. Policjanci w końcu uznali, że żaden z nich nie miał nic wspólnego z porwaniem. Jakiś czas później w areszcie znalazł się niejaki Oscar Robson. Szczegóły jego ujęcia pozostały nieznane opinii publicznej. Wiemy natomiast, że śledczy zwrócili uwagę na dość istotny szczegół. Mężczyzna miał podobny charakter pisma do osoby, która napisała listy z żądaniem okupu. W dość specyficzny sposób pisał literę Z. Identycznie jak jeden z porywaczy, ale to nie wystarczyło do postawienia mu zarzutów i skazania. O innych potencjalnych podejrzanych stróże prawa nie poinformowali prasy. Choć nie ma wątpliwości co do tego, że w dalszym ciągu intensywnie próbowali złapać winowajców. Kilka miesięcy później ówczesny dyrektor FBI oznajmił, że sprawa doczekała się rozwiązania. Pewien mężczyzna, którego dane nie zostały ujawnione, złożył podobno szokujące zeznanie. Obciążyły one trzy osoby. Świadek znajdował się wtedy na łożu śmierci. Obiecany i wyczekiwany przełom ostatecznie nie doprowadził do żadnego skazania. Niestety nie wiemy, kim były wskazane osoby i czy faktycznie miały coś wspólnego z przestępstwem. W 1937 roku pewna kobieta twierdziła, że zna rozwiązanie tej zagadki. Jednakże policjanci nie dali jej wiary. Nie znaleźli żadnych dowodów potwierdzających prawdziwość przedstawionej przez nią wersji wydarzeń. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych teorii. Według części z nich rodzina, albo przynajmniej niektórzy jej członkowie, doskonale wiedzieli, co takiego stało się dziewczynce. To tłumaczyłoby w pewien sposób niechęć dziadka do zapłaty okupu. Jednak jak było naprawdę, ta kwestia pozostała owiana tajemnicą do dziś. Szanse na odnalezienie odpowiedzi są już znikome. Sprawcy pewnie od dawna już nie żyją. Jeden z ówczesnych agentów zdradził, co na ten temat myślało FBI. Według federalnych porywacze zmarli w 1935 roku. Nie wyjaśnił, na jakiej podstawie wysnuto takie założenie. June udzieliła kilku wywiadów, gdzie opowiedziała o doznanej traumie. Po jakimś czasie zagadka jej porwania ucichła w prasie. W 1950 roku wyszła za mąż. Doczekała się dzieci, a później wnucząt. Prowadziła spokojne życie. Pod koniec zmagała się z chorobą Parkinsona. Zmarła we wrześniu 2014 roku w wieku 87 lat. Jednak ta informacja ujrzała światło dzienne dopiero 3 lata później. Sprawa rodziny Schulz. Piątek 24 lipca 2015 roku miał być zwyczajnym dniem. Ale zaczął się już dość nietypowo. 43-letnia zastępca kierownika sklepu spożywczego, Sylwia, drugi raz z rzędu nie zjawiła się w pracy. Współpracownicy nie mogli się z nią skontaktować. Nie odbierała, nie odpisywała na wiadomości. Nie była aktywna w mediach społecznościowych.
Znajomi pomyśleli, że musiało wydarzyć się coś złego. Ona nie należała do osób, które lekceważyły zawodowe obowiązki. Nigdy nawet nie przychodziła spóźniona. Gdyby z jakichś powodów nie mogła się zjawić, poinformowałaby ich o tym. Wiedzieli, że jej córka była chora. Teoretycznie to mógł być powód tej nieobecności. Zastępca kierownika jednak milczała i to milczenie wydawało się bardzo niepokojące. Kierując się zasadą, że lepiej zareagować niż zlekceważyć, nawet jeśli nic złego się nie stało, współpracownicy powiadomili policję. Funkcjonariusze pojechali pod adres rodziny Schulze w Drage w Dolnej Saksonii, około 25 km od Hamburga. Nikt jednak im nie otworzył. Za drzwi nie usłyszeli żadnych odgłosów świadczących o tym, że ktoś był w środku, nie licząc miauczenia kotów. Mąż kobiety, 41-letni Marco, pracował w pobliskiej fabryce chemikaliów. Pierwsze ustalenia policyjne wykazały, że on też od 2 dni nie zjawił się w miejscu zatrudnienia. Policjanci postanowili wejść do ich domu. Obawiali się najgorszego. Jednak po otworzeniu drzwi nie ujrzeli żadnych śladów krwi czy zwłok. W domu panował porządek. Nic nie wskazywało na to, że mogło tam dojść do jakiegoś przestępstwa. Stróżom prawa przez myśl przeszło, że być może małżeństwo i ich 12-letnia córka zwyczajnie wyjechali. Dzień wcześniej rozpoczęły się wakacje. I z jakichś przyczyn Sylwia i Marco nie poinformowali swoich pracodawców o nieobecności. Wydawało się to dziwne, ale mimo wszystko możliwe. Jednak rodzina zostawiła w domu walizki, dokumenty i pieniądze. Policjanci nie mogli znaleźć jedynie telefonów komórkowych, które po wybraniu odpowiednich numerów okazały się wyłączone. Oprócz tego brakowało ukochanych pluszaków dziewczynki. Kiedy wyszli na zewnątrz, zauważyli w pobliżu budynku zaparkowane 2 samochody. Jeden z nich należał do kobiety, drugi do mężczyzny. Technicy kryminalistyczni potem dokonali ich przeszukania. Również tam nie odnaleźli krwi czy innych śladów przemocy. Funkcjonariusze przesłuchali sąsiadów rodziny, pracodawców i współpracowników. Okazało się, że kobieta była widziana ostatni raz 22 lipca, ostatniego dnia przed wakacjami. Córka, Miriam, od kilku dni źle się czuła. Męczył ją ból brzucha. Matka umówiła ją na wizytę u lekarza. Dziewczynka miała wybrać się tam z ojcem. Mężczyzna tego dnia nie pracował. Kobieta pojechała rano do sklepu, około 11 km od domu. Małżonkowie wymienili ze sobą kilka wiadomości. Około 13:45 mąż napisał do żony, by ta wróciła szybciej. Stan córki się pogorszył. Zastępca kierownika mogła wyjść dopiero o 16:20. Droga powrotna zajmowała jej zazwyczaj 20-30 minut. Dokładnie pół godziny później telefon kobiety połączył się z domowym Wi-Fi. Około 17:30 Marco otrzymał telefon od właściciela pobliskiej stajni z prośbą o pomoc. 12-letnia Miriam uczęszczała tam na zajęcia jazdy konnej. Ojciec od czasu do czasu wykonywał drobne prace, dzięki czemu płacił nieco mniej za lekcje. Ponadto dorabiał w ten sposób do domowego budżetu. Marco pojechał tam, ale 2 godziny później był już w domu. Sąsiedzi widzieli, jak później wynosił jeszcze śmieci. Po godzinie 19:30 do rodziny zadzwonił ojciec Sylwii. Chciał zapytać o stan zdrowia wnuczki. Nikt jednak nie odebrał. Ale po 15 minutach zięć oddzwonił. Opowiedział teściowi, że stan małej się pogorszył, że kiedy żona wróciła z pracy, zajęła się córką, bo ta tego chciała, że obie zasnęły i nie chciał ich budzić. Starszy mężczyzna poprosił, by 43-latka zadzwoniła do niego następnego dnia, ale już się nie odezwała, ani nie zareagowała na próbę nawiązania z nią kontaktu. Miriam i Marco również. Policja dowiedziała się, że dziewczynka miała 22 lipca umówioną wizytę u lekarza. Jednak tam nie dotarła. Nikt nie widział jej od kilku dni.
odpoczywała w domu ze względu na uciążliwy ból brzucha. Na krótko przed zniknięciem wymieniła kilka wiadomości na WhatsAppie ze znajomymi. Nagle umilkła. 23 lipca około godziny 7:30 sąsiedzi widzieli, jak 41-latek wsiadł do samochodu i odjechał. Ale nie swoim samochodem, tylko żony. Stróże prawa sprawdzili miejski monitoring. Udało im się odtworzyć część trasy. Z dostępnych informacji wynika, że mężczyzna nie zmierzał w stronę fabryki chemikaliów. Gdzie zatem pojechał? Policjanci mieli nadzieję, że szybko poznają odpowiedź. Pojawiło się kolejne pytanie. Kiedy wrócił? W chwili przeszukania przed domem stały oba auta małżeństwa. Gdziekolwiek Marco pojechał, po pewnym czasie przyjechał z powrotem. Ta kwestia również interesowała śledczych. Od początku mieli złe przeczucia. Coś w tej sprawie im nie pasowało. Co prawda nie zgromadzili dowodów, że doszło do przestępstwa, ale żadna rodzina tak po prostu nie znika bez słowa. Byli małżeństwem od 2007 roku. Wcześniej przez kilka lat żyli w nieformalnym związku. Wychowywali wspólnie 12-letnią Miriam, urodzoną w 2003 roku. To było drugie małżeństwo kobiety. Z poprzedniego związku miała starszą córkę, którą Marco podobno traktował jak swoje własne dziecko. Dziewczyna początkowo z nimi mieszkała, ale później wyprowadziła się i zaczęła życie na własny rachunek. Żona i mąż sprawiali wrażenie idealnego małżeństwa. Rzadko kiedy się kłócili. Zaciągnęli kredyt na dom. Niektóre źródła podają, że nie mieli problemów finansowych. Według innych było kompletnie odwrotnie. Co w sumie tłumaczyłoby, dlaczego mężczyzna pracował w aż trzech miejscach. Oprócz fabryki chemikaliów, jako kierowca ciężarówki. I jak już wspomniałem, od czasu do czasu pomagał w miejscowej stajni. Sąsiedzi uważali małżeństwo za miłych i spokojnych ludzi, stroniących od awantur, wolących spędzać czas w swoim towarzystwie. Często widywali Marco siedzącego na ganku i palącego papierosy. Zawsze z uśmiechem na twarzy mówił dzień dobry. Właściciel stajni, w której dorabiał, twierdził, że mężczyzna niechętnie pomógł mu wieczorem 22 lipca. Gdy rozmawiali przez telefon, ojciec 12-latki nie był skory do tego, by przyjść. Nigdy wcześniej tak się nie zachowywał, ale pod wpływem próśb zmienił zdanie. Przesłuchanie starszej córki 43-latki ujawniło wiele szokujących doniesień. Młoda kobieta twierdziła, że matka nie czuła się szczęśliwa w małżeństwie. Ojczym prawdopodobnie zmagał się z depresją. Groził żonie, że jeśli go opuści, ten odbierze sobie życie. Zastępca kierownika podobno miała już dość i zamierzała skontaktować się z prawnikiem. Chciała się rozwieść. Mąż w ostatnim czasie nadużywał alkoholu. Kilka dni przed zniknięciem prowadził ciężarówkę pod wpływem. Został przyłapany na gorącym uczynku i stracił pracę. Ta informacja zmieniła wszystko. Co prawda już na samym początku pojawiła się teoria, że jeden z małżonków stał za zniknięciem reszty rodziny. To uprawdopodobniło taki scenariusz. Tyle, że pojawił się pewien problem. Policjanci dokładnie zbadali ten trop. Marco nie leczył się psychiatrycznie. Nie przyjmował żadnych leków. Niektórzy znajomi małżeństwa słyszeli, że kobieta chciała odejść. Jednak nie poczyniła żadnych kroków. Szczegóły ich nieporozumień pozostały nieznane dla osób postronnych. Z dostępnych źródeł wynika, że oprócz córki, tylko jeszcze jedna osoba twierdziła, że Marco groził odebraniem sobie życia, jeśli żona go opuści. Jednak jakiś czas wcześniej małżonkowie kupili bilety i zarezerwowali hotel na wyjazd do Meksyku. Mieli się tam wybrać tylko we dwoje. Czy ludzie przeżywający poważny kryzys planują wspólne wakacje? Śledczy nie wiedzieli, co o tym sądzić. Już następnego dnia po wszczęciu poszukiwań przeczesano dokładnie część terenów w Dragę. Przede wszystkim lasy, plaże oraz tereny wokół zbiorników wodnych, m.in. wzdłuż rzeki Łaby. Pod lupę wzięto też pola, stodoły i szopy.
te mające swoich właścicieli oraz opuszczone. Śledczy obawiali się, że zaginieni nie żyją i że w którymś z tych miejsc odnajdą ich zwłoki. Do akcji poszukiwawczej wykorzystaliśmy wszelkie możliwe środki. Były psy tropiące i helikoptery. Liczyliśmy na jakieś tropy. Liczyła się każda minuta. Standardowo porozwieszano w okolicy plakaty z fotografiami poszukiwanych. Wszyscy mieli niebieskie oczy i jasne włosy. Na fotografiach z rodzinnego albumu uśmiechają się, obejmują i przytulają do siebie. Wyglądają na szczęśliwych i zżytych. O sprawie mówiono w lokalnych i ogólnokrajowych mediach. Policja apelowała, by osoby mające jakieś informacje od razu się skontaktowały. W ten sposób pojawiło się dość sporo potencjalnych wskazówek. Jednak dość szybko okazało się, że były albo fałszywe, albo kompletnie nieistotne. 28 lipca powołano specjalny zespół śledczy składający się z 30 osób. Policjanci rozszerzyli teren poszukiwań. Tym razem dokładnie sprawdzili okolice w pobliżu Zatoki Kąpielowej, często odwiedzanej przez rodzinę. Uznali, że to byłoby idealne miejsce do ukrycia zwłok. Mimo to niczego tam nie odnaleźli. Żadnego śladu zapachowego czy traseologicznego, krwi czy przedmiotów należących do zaginionych. Z godziny na godzinę pojawiała się coraz większa frustracja. Przełom pojawił się 3 dni później. 31 lipca w godzinach wczesnoporannych pewien mężczyzna mieszkający około 30 km od Drage powiadomił policję. Kiedy stał w pobliżu brzegu Łaby, jego uwagę zwróciła tafla, na której ewidentnie coś się unosiło. Gdy przyjrzał się dokładniej, z przerażeniem odkrył, że to ludzkie zwłoki. Po chwili na miejscu zjawiła się straż pożarna i policja. Wyciągnęli ciało na ląd. Ale to okazało się trudniejsze niż przypuszczali. Topielec był obciążony kilkukilogramowym blokiem betonowym, który najprawdopodobniej pochodził z konstrukcji mostu. Sekcja zwłok wykazała, że zmarły to mężczyzna po 40. Utonął. Na jego ciele nie odnaleziono żadnych śladów przemocy czy udziału osób trzecich. Odebrał sobie życie. Jeszcze tego samego dnia policja ujawniła, że to poszukiwany Marco Schulze. Medyk sądowy ocenił, że zmarł w nocy z 23 na 24 lipca. Akwen został dokładnie przeszukany. Jednak ciał kobiety i dziecka tam nie było. Podobnie jak innych śladów z nimi związanych. Zamiast tego ekipa poszukiwawcza wyłowiła z dna srebrny rower damski oraz żółte pasy. Podobne do tych, którymi przywiązano blok betonowy do zwłok. Jeden z dawnych sąsiadów rodziny rozpoznał ten rower. Twierdził, że niegdyś dokładnie ten sam model podarował Sylwii. Policjanci uznali, że ten przedmiot posłużył Marco jako środek transportu. Musiał tam jakoś dotrzeć. Oba samochody stały przed domem, więc na pewno żadnego z nich nie zabrał. Teoretycznie mógł pojechać autobusem albo taksówką. Jednak na pewno zwróciłby czyjąś uwagę i nie przeszedłby kompletnie niezauważony. Pojawiliby się jacyś świadkowie, a nikt na policję się nie zgłosił. Śledczy odtworzyli, co takiego mogło się wydarzyć. Marco wjechał rowerem na most, następnie wyrzucił go przez barierki. Potem obciążył swoje ciało betonem, skoczył i zaczął się topić. Zdaniem specjalisty, jego gehenna trwała około 7 minut. 5 sierpnia na policję zgłosiła się kobieta z ważną informacją. Kiedy dotarła do niej wieść o zniknięciu rodziny, zdała sobie sprawę, że chyba ją widziała 22 lipca wieczorem. Przechodziła wtedy w pobliżu stawu w Buchholz w Dolnej Saksonii. Zauważyła 3 osoby, w tym 2 dorosłe, kobietę i mężczyznę oraz dziewczynkę. Rysopisy się zgadzały. W trakcie ostrej wymiany zdań miało paść również imię, a właściwie zdrobnienie. Dokładnie takie, którego używano wobec najstarszej córki 43-latki. Młoda kobieta przyznała, że zarówno matka, jak i ojczym czy przyrodnia siostra tak właśnie się do niej zwracali. To nie mógł być przypadek. To ta trójka musiała znaleźć się przed stawem i kłócić.
Zgromadzeni niedaleko zbiornika wody prowadzili ostrą wymianę zdań. Świadek zapamiętała kilka z nich. Przerażone dziecko krzyknęło: „Tato, przestań!” Jego matka nerwowo zapytała: „Co to ma znaczyć? Czy ty zwariowałeś?” Kobieta następnie usłyszała huk. Porównała go do dźwięku pękającego balona lub trzaśnięcia drzwiami samochodowymi. Już następnego dnia od zgłoszenia tej sytuacji na miejsce wybrała się ekipa poszukiwawcza. Dokładnie sprawdzono wodę. Na dnie wykryto 17 niezidentyfikowanych przedmiotów. To dało śledczym nadzieję, że być może niebawem trafią na coś ważnego. Jednak dokładna eksploracja stawu wykazała, że były to niestety głównie gałęzie i nic więcej, co można by dołączyć do materiału dowodowego. Działania trwały łącznie kilka dni. Policjanci chcieli mieć pewność, że niczego nie przeoczyli. Liczyli na to, że w końcu znajdą jakiś kluczowy dowód, który naprowadzi ich na trop tego, co stało się z dwiema pozostałymi osobami. Psy tropiące natomiast złapały ślady zapachowe pochodzące od całej trójki. Zlokalizowano je na ścieżkach w pobliżu oraz w samej wodzie. To śledczym zasugerowało, że matka i dziewczynka mogły zostać tam zamordowane. Jednak zabójca zabrał ich zwłoki i przeniósł gdzieś indziej. Pytanie tylko gdzie? Na myśl nasuwało się kolejne. Czy gdyby faktycznie doszło tam do zabójstwa, nikt by tego nie zauważył? Pozbawienie życia dwóch osób oraz ukrycie ciał jest czasochłonne i generuje hałas. Śledczy zastanawiali się nad tym. Mieli szereg wątpliwości. Natomiast z drugiej strony, ten scenariusz wydawał się sensowny. Kobieta i dziewczynka tam zginęły. Stąd wzięły się ich intensywne zapachy, które psy wytropiły nawet kilka dni później. Na stacji kolejowej Winsen, w pobliżu zarówno Drage, jak i Buchholz, policja odnalazła kolejny rower, tym razem męski. Funkcjonariusze ustalili, że należał do Marko. Jak tam się znalazł? Dlaczego mężczyzna go porzucił, a zostawił sprzęt swojej żony? Pytania się mnożyły, za to w dalszym ciągu brakowało odpowiedzi. Ta sprawa była szeroko komentowana w mediach. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem niemieckiej opinii publicznej, ale nie tylko. Na policję zgłoszono wiele wskazówek, które okazały się albo fałszywe, albo nieistotne. Wśród opinii publicznej powstało też wiele różnych teorii. Niektórzy próbowali znaleźć wytłumaczenie w zupełnie innym miejscu. W pierwszych dniach poszukiwań pojawiły się sugestie, że trzy osoby zostały porwane, że stała za tym mafia. Jednak dlaczego przestępcy zorganizowani wzięliby za cel spokojną rodzinę żyjącą na przedmieściach? Ani Sylwia, ani Marko nie mieli problemów z prawem. Nie zadawali się z kryminalistami. Nie istniały powody, dla których mafiozi mogliby chcieć się na nich zemścić. Rodzina nie była z nimi skłócona. Uważano ją za spokojną i życzliwą. Wobec wielu różnych potencjalnych wersji śledczy skłaniali się w szczególności ku jednemu. Marko odebrał sobie życie. Przed śmiercią mógł skrzywdzić najbliższe mu osoby. Niestety są sprawy, w których rodzic zabija własne dziecko. Choć zdarza się też na odwrót. Lub małżonek zabija drugiego małżonka. Pomiędzy osobami występują silne więzi rodzinne i emocjonalne. Genezy takich tragedii można często dopatrzyć się w problemach natury psychicznej sprawcy. U chorego mogą wystąpić też na przykład zaburzenia osobowości czy uzależnienia, przez które będzie chciał zakończyć życie nie tylko swoje, ale również bliskich. Zdaniem ekspertów, zabójca chce w ten sposób uchronić ich przed cierpieniem, czy to związanym z jego własnym odejściem, czy innymi czynnikami życiowymi. Z literatury możemy dowiedzieć się, że zabijają każdą ze swoich ofiar w ten sam lub podobny do siebie sposób. Najczęściej nie ukrywają zwłok. Prawdopodobnie chcą, by ktoś w miarę szybko je odnalazł, by nie uległy znacznemu rozkładowi i zostały jak najszybciej pochowane. To również może paradoksalnie wiązać się z troską o zamordowanych. W przypadku związków romantycznych sprawcami są zazwyczaj mężczyźni, kierowani chorobliwą zazdrością.
nierzadko mierzą się również z uzależnieniem od alkoholu czy innych używek. Jednak jeśli chodzi o najmłodsze ofiary, to prym wiodą tutaj kobiety. Stróże prawa zakładali, że to 41-latek zabił żonę i córkę, a następnie odebrał sobie życie. Ku takiemu scenariuszowi przemawiał brak tropów powiązanych z innymi wątkami. Udało się odnaleźć wyłącznie zwłoki mężczyzny oraz dwa rowery. Zeznania córki Sylwii uprawdopodobniały tę tezę. Wynikało z nich, że 41-latek mógł zmagać się z nieleczoną depresją i alkoholizmem. Możliwe, że w grę wchodziły również problemy finansowe. Małżeństwo spłacało kredyt za dom, a krótko przed zniknięciem straciło jedno ze źródeł dochodu. Czy to był punkt zapalny? Policjanci zastanawiali się nad tym. Brali pod uwagę, że być może kobieta postanowiła odejść. Przesłuchanie pracowników szkoły i znajomych dziewczynki wykazało, że na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego matka opróżniła szafkę dziewczynki. Czy chciała najzwyczajniej w świecie zrobić porządki przed wakacjami? A może chodziło o coś zupełnie innego? Jak wiadomo, Miriam już więcej tam nie wróciła. Z relacji wielu osób wynika, że była chora. Czyżby matka przewidziała, że jej dziecko już więcej w tym roku szkolnym nie odwiedzi szkolnych murów? A może planowała ucieczkę, która potencjalnie mogła zostać opóźniona przez zły stan zdrowia 12-latki? Jeżeli 43-latka postanowiła ostatecznie zabrać córkę i odejść od męża, to nikogo o tym nie poinformowała. Nawet swojego drugiego dziecka, rodziców czy znajomych. Zdaniem śledczych ta wersja tłumaczyłaby motywację Marko. Założyli, że nie chciałby rodzina go opuściła. Mimo to wiedział, że jest to nieuniknione, że żona nie wyobraża sobie już życia z nim. Zdał sobie sprawę, że jest wyłącznie jeden sposób, by to zatrzymać. Odebrać życie. Ale nie tylko sobie, ale również im. Być może bał się, że kobiety odczują zbyt wielką stratę po jego śmierci i chciał im tego oszczędzić. Choć istnieje prawdopodobieństwo, że kierowały nim mniej szlachetne pobudki, w myśl zasady albo będziecie ze mną, albo z nikim innym. Stróże prawa w ciągu kilku miesięcy przeszukali wszystkie możliwe miejsca. Lasy, plaże, akweny, pustostany i pola. Nigdzie nie natrafili nawet na najmniejszy ślad poszukiwanych. To zasugerowało im, że ktokolwiek je ukrył, musiał dobrze zadbać, by nie zostały znalezione. To nieco kłóci się z opisem podobnych sytuacji, które możemy znaleźć w literaturze. Sprawca, czując emocjonalną więź ze swoją ofiarą, raczej nie ukrywa zwłok. Tutaj wyglądało na to, że zabójca podjął inną decyzję. Wolał, by jego działania nigdy nie wyszły na jaw. Sylwia i Miriam zostały pochowane bądź skremowane. Policjanci też wysnuli inny istotny wniosek. Jeżeli zostały zamordowane, była to zbrodnia dokonana z premedytacją, zaplanowana co do najmniejszego szczegółu. To też kłóciło się nieco z tym, co wynikało z fachowej literatury. Kiedy to oprawca często kieruje się emocjami i podejmuje decyzje pod wpływem chwili. Nierzadko zostawia też list pożegnalny. Jednak policja w domu zaginionych niczego nie znalazła. Przeszukano jeszcze kilka innych miejsc w promieniu kilkunastu kilometrów, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. W listopadzie 2015 roku rozwiązano zespół śledczy. Od tamtej pory sprawą zajmował się już tylko jeden policjant. Uznano, że wykorzystano wszelkie możliwe środki i przeanalizowano każdy dowód. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a najważniejsze z nich brzmią: co takiego się wydarzyło? Gdzie jest Sylwia i Miriam? Najwięcej osób wierzy, że to ojciec i mąż je skrzywdził, choć nie brakuje zwolenników innych teorii. Jedna z nich brzmi, że matka i córka uciekły. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić, dlatego targnął się na własne życie. Jednak pojawia się tu szereg wątpliwości, m.in. dlaczego kobieta nie wzięła żadnych dokumentów, takich jak dowód czy paszport. Podobnie stało się z pieniędzmi czy kartami płatniczymi. Są to rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania, a jednak zostały w domu. Poza tym, czemu Marko odebrał sobie życie w innej miejscowości zamiast na przykład we własnym domu?
To również spędzało sen z powiek policjantom. Inna teoria głosi, że to żona zabiła męża. W obawie przed pójściem do więzienia uciekła wraz z młodszą córką. Dlatego nie zabrała ze sobą nic albo po prostu niewiele. Tak by śledczy uznali, że obie nie żyją. Szukano też połączeń z innymi sprawami kryminalnymi. W 2007 roku bez śladu zaginął 28-letni Helge Mathis. Miał pojechać do pracy. Nigdy jednak nie dotarł. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało. Mieszkał w Drage, kilkaset metrów od domu rodziny Schulze. Dlatego szukano elementów wspólnych, ale ostatecznie nie znaleziono powiązań. Wygląda na to, że to zwyczajny zbieg okoliczności. Starsza córka Sylwii uważa, że to ojczym zabił matkę i przyrodnią siostrę. Zaprzecza teorii, że obie kobiety żyją. Gdyby tak było, na pewno by się z nią skontaktowały. Wskazała, że mężczyzna pracował w fabryce chemikaliów. Miał zatem dostęp do różnych substancji, nawet takich, które mogłyby pomóc w pozbyciu się zwłok, przez co straciła nadzieję, że kiedykolwiek je odnajdziemy. Starsza córka, krótko po zniknięciu, urodziła dziecko. Był to trudny dla niej czas. Do dziś nie może się pogodzić z tą stratą. W wywiadzie kilka lat temu przyznała, że czasami udaje, że to się nigdy nie wydarzyło. Wybiera numer do mamy i nagrywa wiadomości na poczcie głosowej. Opowiada, co u niej, jak minął jej dzień i jak się czuje. Zupełnie jakby kobieta miała to kiedyś odsłuchać i oddzwonić. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Materiał telewizyjny pod tytułem Cold Case. Der Fall Familie Schulze aus Drage seit 2015. Keine Spur. Achtung Fandung. Opublikowany na kanale Bild na platformie YouTube 14 listopada 2021 roku. Artykuł Annette Lache pod tytułem Familie Schulze und das Rätsel von Drage. Opublikowany na portalu Stern 22 lipca 2016 roku. Artykuły z takich portali internetowych jak Bild, T-Online i Kreiszeitung Wochenblatt. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Film dokumentalny pod tytułem W cudzej skórze z 2012 roku w reżyserii Barta Laytona. Artykuł Davida Grana pod tytułem The Chameleon – The Many Lives of Frederick Burden. Opublikowany na portalu New Yorker 4 sierpnia 2008 roku. Odcinek programu 60 Minutes pod tytułem Mystery of Missing Boy Nicholas Barclay and His Imposter – Frederick Burden. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł autorstwa Paula Kula pod tytułem Desert Manhunt – Tucson's 1934 June Robles Kidnapping. Opublikowany w czasopiśmie The Journal of Arizona History, numer 4 z 2016 roku. Artykuł Leo W. Banksa pod tytułem The Girl Locked in a Desert Cage, opublikowany na portalu Tucson Weekly 27 listopada 2003 roku. Artykuły archiwalne z 1934, 35 i 53 roku, opublikowane w gazetach Arizona Daily Star, Daily Clarion Ledger, New York Times.